Kurzałem je te nadopiekuńcze mamy. Mam dwóch synów. Jeden lat dwa i drugi lat pięć. Ten drugi chodzi do przedszkola i jest normalnym dzieckiem. Nie za mądrym, nie za głupim. Od Kacperek. W ten piątek odbieram gówniaka z przedszkola. Więc jestem punktualnie 15.45 pod drzwiami. O 16. dzieciaki kończą zajęcia, więc czekam. Ze mną czeka stado rodziców, raczej mamusiek, które swoje spieranie życiowe próbują naprawić dzieckiem. Wiecie, takie dziunie z dyskotek narobiły Brianków i Jessie. Ich jedyna przygoda to mórziski Benis w mordzie. Oraz opalanie się sepnie w krynicy morskiej. No nie. Stoję i zagaduje do mnie jedna karyna Brian umie już czytać i liczyć do stu mm. A mój drugi synek, Natan, umie nawet mnożyć do 60. Mm. Tylko potakiwałem Nie mam zamiaru wciągnąć swojego syna w ten chory wyścig szczurów Godzina szesnasta Wybiegają dzieciaki Mój Kasper podał mi rękę Jak prawdziwy mały gentleman. Ja również mu podaję Po powitaniu podnoszę wzrok ku górze I kieruję się do wyjścia Przyku uwagę Jeden obstrany dzieciak Z klapkiem na mordzie Też obsranym Do Brajanek, ten co umie liczyć do stu Podchodzę do niego i jego rodzicielki. Mówi do syna. jaka jest definicja granicy według Cauchy'ego? Dla każdego Epsilona większego od zera Istnieje taka liczba rho większa od zera Taka, że dla każdego x należącego do zbioru A Z nierówności moduł z różnicy x oraz x0 Zawiera się w przedziale od zera do ro Wynika nierówność moduł z różnicy funkcji zależnej od x I granicy jest mniejsza od Epsilona tak odeszliśmy do samochodu Następnym razem matka Briana już się do mnie nie odzywała Była zajęta czyszczeniem główna z chłapków Briana